Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Donut Kanty. Moi drodzy, idziemy dalej z historią, idziemy dalej z grą, no i słuchajcie, takie małe ogłoszenie zanim jeszcze zaczniemy. Jeszcze dzisiaj na kanale pojawi się drugi krótki filmik z ogłoszeniem live'a. Jeśli ten live dzisiaj się odbędzie, a jeśli nie odbędzie się dzisiaj, to odbędzie się jutro. Mam nadzieję, że odbędzie się dzisiaj na Twitchu i będziemy grać w Harry'ego Pottera, więc... Tylko mówię, że macie link w opisie, w razie czego, jeśli jeszcze nie followujecie mojego Twitcha, będziemy grać w Harry'ego Pottera, ale to nie Harry Potter dzisiaj Donut Kanty. No i tak, na czym my się tutaj... Aha, okej, okay, mamy naszego pana aligatora, wszystko wiadomo. To przeze mnie wpadłeś w dziurę. Pan aligator właśnie powiedział, że Mira o wszystkim wiedziała, więc teraz jakby mamy, wiecie, demaskowanie. Nie powinnam była zatrudniać się u szopów. Że co? Myślałem, że jesteśmy kumplami, mała. Ja też tak myślałam. Ale potem zniszczyłeś moje miasto. Grrr, nic nie kumam. Próbowałem pomóc, jak mnie prosiłaś. Kupiłem ci nawet katapultę. Mimo, że to kompletna strata punktów. Powiedziałeś, że dzięki katapulcie będziesz mógł wystrzelić wszystko z powrotem. Ale jakimś cudem jesteśmy tutaj, w dziurze. Kurczaki nie są stratą punktów. Pocałuj Dolo w główkę, obraziłeś ją. Okej, okay, panie, albo pani Jelly Bean. Ko. Nie? Pocałuj ją. Ko. Nie! Chociaż tyle mógłbyś zrobić. Skoro ukradłeś tam wszystkie jajka. Nie ukradłem żadnych jajek. Przeleciały przez ziemię. Ko! Może opowiedz tam, co się stało, Jelly Bean. Na farmie nastały ciężkie czasy. Musiałem sprzedać mojego medalowego koguta, żeby związać koniec z końcem. Chwila. Medalowy kogut, w sensie, że na walki kogutów? Dolop była bardzo ich zadowolona. Okej. Pokażcie mi tego medalowego koguta. Okej. Nasz pan królik Jelly Bean jest wielkim fanem kur. Na tyle wielkim fanem, że ma jedną przy sobie cały czas i cały czas ją głaszcze. Ale co my tu mamy innego? W ogóle zobaczcie, mamy naszego BK'a. Okej. Zbieramy rzeczy. Zbieramy pudełeczka. Widzę, że pan kogut, albo... Co ja właśnie zrobiłem? Zobaczcie, tu jest jakaś wajcha i ona coś robi. Dzwoni jakimś dzwonkiem, aczkolwiek nie mam pojęcia, do czego to służy. Dobra, czy możemy naszą kurkę już wrzucić? Chyba nie, poczekajcie. Jeszcze cegiełka, pyk, o! I weszło. Nasz skuter z naszym panem shopem. Panie shopie! Czy to ty wpadłeś sam do własnej dziury? Niemożliwe! Więc o co chodzi? Dlaczego dostarczyłeś kokodnota? Bo zamówił? Lol, w czym problem? BK, to już... da wiele, za wiele. Musisz natychmiast kupić katapultę i wszystko naprawić. Okej. Ale muszę przeoszczędzić na quadrokopter. Kup katapultę! Obiecałeś. Okej, okay, dobra. Okej, okay, ale wisisz mi przysługę. Pa! Panie shopie, wytłumacz mi jedno. Bo przed chwilą widziałem pana shopa, który był na skuterku. Czy to byłeś ty, czy to był jakiś inny shop? Wnioskuję, że to był jakiś inny shop, bo ty teraz siedzisz i chyba ciśniesz dwójeczkę na kibelku, więc... Obstawiam, że to nie byłeś ty, aczkolwiek... What? Mamy 110 dolarów, możemy kupić katapultę. Stojak na tablet. Energetyki. Wiecie co? Katapulta. Kup. Ile nam zostanie? 11. Kupmy sobie energetyki, co? Odblokowano osiągnięcie gracz komputerowy. Dzięki, Steam. W takim razie... co to jest? Aha! Chwila! Kliknij lewym, aby użyć katapulty. Okej!
Okej, czyli możemy teraz wyrzucać z naszej dziury poszczególne rzeczy? Chwila. Jak to teraz wrzucę? Aha, to nic więcej mi nie dało, bo wrzuciłem kurę do dziury, po czym ją wyrzuciłem, po czym ją znowu wrzuciłem, więc jakby nie dało mi to nic. Okej. Co to daje? Czy tam ktoś jest? Halo? W dziurze? Tam w dziurze, bo dzwonię dzwoneczkiem. Czy coś tam powinniśmy zrobić? Okej, czekajcie. Bum! O to chodziło, dobra. Nasza kura trafiła do zagrody. O to chodziło? Chyba. Okej. Wow! Jajuszka! Co się dzieje? Skąd te jajuszka się biorą? O! Dobra. A! Jak ja mam je? Chwila. Ostrożnie. Jajuszko i... O! Dobra. Mamy jedno. Czy możemy dzięki temu teraz przełączyć przełącznik katapultą? Uwaga. Pyk. O! Jest! Uwaga! Tok! Bierzemy wszystkie nasze jajuszka. Bardzo dobrze. Tworzymy farmę, słuchajcie. Powiem wam, że dosyć sporo tych jajek. Co teraz? Czy możemy... Czajniczek? Chociaż to jest chyba jakieś obserwatorium. Halo, proszę się zmieścić. Halo, proszę. O, bardzo dobrze. Płot. Samochód, kurka, wszystko wpada. Wszystko bez wyjątku. Czy nasza stodoła też wejdzie? O yeah! Dobra, w takim razie, słuchajcie, to był... Który to był poziom już? Stodoła mała, może kiedyś wyrośli z niej prawdziwa stodoła. Posąg kurczaka, nie będę się kłaniał kurczakowi, nigdy w życiu. Podkładka do pisania. Wystarczy taka podkładka i szaleństwo w oczach, a można wejść wszędzie. Skrzynka mała, bez skrzynki nie ma gry wideo. Jak to, bez beczki nie ma, bez czerwonych beczek nie ma gier wideo. Jajko, jajka uratowały mi życie. Tak było. Mąka, drogi piasek. Bela siana, wiejskie rury, kompletnie bezużyteczne. Myślałem, że to jest jakaś rzodkiewka. A to jest ręka z polewą, taki wiecie, do robienia polewy na donata. Okej, najlepsza część donata, zgadzam się. Drabina. Przechodzenie pod drabiną nie przynosi pecha, jest po prostu żenujące dla drabiny. Również się zgadzam. Pomarańcza. Pozbądź się środka, zanim zjesz skórkę. Co? Nawet nie próbowałeś pomóc, BK. Próbowałem, ciężko się używa tej katapulty. Wydaje mi się, że dziura tak naprawdę nadaje się tylko do niszczenia. Tak jest chyba zaprojektowana. Zaprojektowana? Na mnie nie patrz, ja jej nie projektowałem. Ale jej użyłeś. No cóż, a czego miałem użyć? Nie wiem, może prawdziwych donatów? Czy prawdziwy donat ocaliłby biednego Berklała od pewnej śmierci? Ocalił? Upokorzyłeś mnie! Goniły cię pszczoły. Jestem bohaterem. Zamówiłeś donata do lasu? Tak. W sumie trochę to podejrzane, że ktoś oferuje dostawę donatów w sam środek lasu. Goniły mnie pszczoły? Posłuchaj, to ciężka robota. Zdarza się, że gonią cię pszczoły. Czyli nasz Berklał jest pszczelarzem. Jak nic, zobaczcie. Oh. To mi wygląda na rzeczywiście uratowanie mu życia przez BK'a, ale okej, kliknij lewym, żeby otworzyć dziurę. Wydaje mi się, że naprawdę uratowaliśmy mu życie, ale dobra, po kolei. Mamy tu miodek, co z tym miodkiem się będzie robiło? Pyk, trawka, trzeba pojedynczo wszystko wrzucać. Pyk. O! Pniaczek! Dobra, pniaczek wszedł. Cześć, żabo. Czy możemy cię jakoś zachęcić do odwiedzenia naszego sklepu? Proszę bardzo. Czy chcesz? Żabo? Nie. Widzę, że żaba nie chce do nas wejść. W takim... O! Chwila!
A co jeśli zrobimy? Hop! Okej. Dobra, mamy żabę. Co dalej? Co dalej? Halo, proszę się przewrócić. Bardzo dobrze. O! I wkładamy. Wszystko wpada do dziury. Ciach. Druga rzecz wpada. Trzecia rzecz. O! Wpada. Pieniek nam niestety na razie nie wejdzie. Okej, spróbujmy rzucić. Chyba nie o to chodziło. O! Dobra! Pierwszy. Drugi. Nie w tą stronę! Nie w tą stronę, żabo! Siup! No come on! Czemu ona tego nie bierze? Może ona musi tą pszczołę. Hop! Dobra, pszczoła gotowa. Teraz tak. Siup! No kolejny! Pyk! Co jest? Może od spodu. Jak to działa? O, dobra. Jest jeden. O, żabolu, 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 proszę bardzo. Siup. Come on. Czemu to jest takie trudne? Bum. No wystrzelże. Uwaga. O, jest, jest, jest. I ostatnia rzecz. Czemu to się nie chce wciągnąć? Co tu się właśnie wydarzyło? Ja tu od 5 minut próbuję. Próbuję to zrzucić. I coś mi nie działało cały czas. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co zrobiłem, żeby tak by zadziałało. Halo. O, 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 o. Dobrze, chodź, chodź, żabo. Chodź, chodź, uwaga. Ha! Kabum. Gotowe. A co z naszym tutaj lewitującym misiem, który zaraz spadnie i sobie twarz rozbije? Co? Halo. Skuterek jest niepotrzebny. To wszystko jest niepotrzebne. Wszystko jest niepotrzebne. Drogie pszczółki, bo ja tutaj mam taką żabkę, która by chciała was zjeść. W sumie zobaczcie, ta żaba jest w tym momencie wielkości... Ta żaba jest wielkości naszego misia! Proszę, nie jedz go. Proszę, nie jedz go. Dziękuję. Dobra, reszta pszczół. Zobaczcie, one mają czerwone oczy, to są złe pszczoły. Halo. Ty pszczółko. I... o matko, jakie to jest wielkie. Okej. I ty. To może zjedzmy jeszcze tak, wiecie, przy okazji stodołę. Nie, nie da rady stodoły zjeść. No dobra. Pyk. Czy jesteśmy wystarczająco ciężcy? Jest. Poszło. Stodoła na sam koniec. Proszę bardzo. Gotowe. Gotowe, wszystko wciągnięte, wszystko zrobione. W takim razie, co my tutaj mamy pszczelego, ciekawego w naszej traszopedii? Że co? Całują swoją mamę w tyłek? Dobrze, że swoją, a nie twoją. W sensie, że moją. Leśna szopa, jak będziesz spać w szopie, nikt nie ukradnie ci narzędzi. Gniazdo pszczół, śmieszny owoc uwielbiany przez pszczoły. Potwierdzone info. Plaster miodu, pszczoły uwielbiają przyrządzać desery. Ul, myślałem, że to jest U1. U1. Pszczoły wynajmują mieszkania u własnej mamy. Słuchajcie, U1 to jest prequel do U2 zespołu. Najpierw było U1, potem było U2. Dymiarka pszczelarska, konewka do męczenia pszczół. Leśna żaba, odstępy między skrzekami żaby pozwalają przewidzieć pogodę. Oczywiście żaby czasem się mylą. Miodowe komórki, trochę się kleją, jak coś się mi potrzesz, trudniej będzie to ukraść. Chwila, jak się klei, to będzie łatwiej to ukraść. Czy mi się wydaje? Szyszka sosnowa, szyszki nie mają żadnego sensu, paskudne w smaku. Telefon Birklała, nie ma żadnych gier. Wszyscy pięcioletni kuzyni będą bardzo niepocieszeni, moi drodzy. Wszyscy pięcioletni kuzyni zaczną nas nienawidzieć, jeśli się okaże, że nie mamy gier na telefonie. Skuter Birklała, skończyła się benzyna. Pieniek, siedzenie produkujące robale. Mam nadzieję, że nie owsiki. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi chyba o dzisiejszy odcinek. Mieliśmy dwie kolejne przygody i powiem wam, że jestem jakiś taki dzisiaj strasznie nieogarnięty. Ten odcinek był taki strasznie nieogarnięty. Ale dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę.
No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!